Aj, witam wszystkich. Myślałem, że już damy spokój temu UFO dwójce, ale powiem wam, że udało mi się odnaleźć parę naprawdę fajnych rzeczy i doładować. I teraz włączyłem sobie takiego kolejnego moda, który jest tutaj zatytułowany jako Grimy Slot Mod. On znajduje się w tym miejscu. Powiem wam tak. Do jego działania trzeba zasubskrybować dodatkowo jeszcze te dwa mody. Przy czym ten drugi z tych modów, VODs, czyli to jest po prostu War of the Hosen. I ja nie mam tego War of the Hosen. Na razie jeszcze chyba go nie dokupię, bo trochę za drogi jest. Natomiast mimo wszystko, pomimo tego, że nie jest włączony, jednak mod działa. Ten chyba musiał być niezbędny, ale ten na szczęście w tej podstawowej wersji, która jest chyba określana jako Vanilla, działa. Te mody, ten Grimy po prostu pozwala, że w czasie misji, wtedy kiedy podnosi się upuszczone prezenciki po obcych, znajdować takie skrzynki, które no, mają różne przeznaczenia. I te skrzynki, moi drodzy, próbowałem włączyć tego moda na tym naszym żółtodziobie, takim bardzo zaawansowanym. Skrzynki mogłem znaleźć bez problemu, natomiast niestety nie byłem w stanie ich włączyć. To właśnie to jest wynik pewnego badania. Tutaj jest chyba jakiś najtrudniej do otworzenia taka paczuszka. Bo to jest z takim nie fioletowym paskiem, chyba są trzy poziomy. No i tam na tym moim żółtodziobie znalazłem wszystkie, no ale nie byłem w stanie do nich zajrzeć. Efekt jest taki dość interesujący, więc jeszcze raz podkreślę tak, to jest ten Grimy Slot Mod. I to jest do tego jeszcze, chyba jeszcze raz zacznę gierkę i włączę sobie ten No Avatar Project. A wygląda to mniej więcej w tej chwili w ten sposób. Zaraz zobaczmy, gdzie tutaj mamy jakąś moją gierkę aktualną. Chociaż może zaraz, może zobaczymy na notatniku jeszcze. Tu, moi drodzy, jest otwarty plik XCOM Game Int, w który jest odpowiedzialny za informacje. Dość długie to jest. Wszystko jest po angielsku, ale podjąłem się takiej drobnej próby spolszczenia. No i tutaj końcówkę już mam, prawda? Po znalezieniu takiej jednej paczuszki, która się nazywa Advent Logbox, to wyświetla się taki napis. Możemy znaleźć Alien Strongbox, lepiej zabezpieczony. No i na końcu ten jest Eteral, no nie wiem, tłumaczyłbym to chyba jako relikwiarz albo coś w tym stylu. Więc hakowanie zajmie dużo czasu. Miejmy nadzieję, że coś, co jest w środku, jest tego warte. No więc tutaj, moi drodzy, no jest parę ciekawych rzeczy. Nie próbowałem tego dalej tłumaczyć, bo to jest bardzo długi plik. Są tu pewne rzeczy. Jak jeszcze sobie troszeczkę pogram z niego, to będę. O właśnie, zwiększa przebijalność pancerza oraz. Więc tu jest mnóstwo pewnych cech, które można znaleźć w tych paczuszkach. No i jak to będzie wyglądało? No dobra, moi drodzy, jeszcze przy okazji, śmieszna rzecz, jest taki modzik, który jest flawless, który już od dłuższego czasu nagrywam, znaczy razem z nim grałem. Nie wiem, czy mi się ten modzik tutaj uda dość łatwo znaleźć, ale on. O, jest tutaj flawless, prawda? On pozwala, no, przeskoczyło, wyświetlić taki komunikacik, że coś się dostało, takiego jakiegoś konkretnego bonusa po zakończeniu misji, która była wykonana perfekcyjnie. No i to jest chyba tutaj ten flawless. I to, moi drodzy, tak to wyglądało w oryginale. Ja to spolszczyłem przy użyciu jadzi. No i tutaj widać było, że mamy pewien tekst, który się może pojawić pod numerem 0. No i kluczowe są te dwa dolary, które tu jest dolar 1 i dolar 2. I on jest wybierany albo jeden, albo drugi. W zależności chyba od jakiegoś tam poziomu prawdopodobieństwa. Byłem ciekaw, ponieważ w oryginale było tylko ich do 15. Czy jeżeli dołoży coś 16,
No nie, to jest ciekawski godzio. Przejrzał z pomocą wykrywacza metalu pole bitwy i wykopał dolar 1, dolar 2, zapakował do plecaka, zawiązał sznurkiem i wysłał dehalem do bazy. I moi drodzy, to się mi pojawiło w którejś misji. Więc teraz na przykład, jeżeli ja sobie to skopiuję, Ctrl C i tutaj coś sobie dołożę jeszcze jako jednego, Ctrl V. Coś tutaj zmienię, bo też byłem ciekaw, jak to by mogło zrobić się. Proszę zwrócić uwagę, na samym początku to były takie, że na końcu jest to dolar 1 i dolar 2. Spróbuję zrobić taki niuans, że tutaj będzie ciekawski godzio, nie wiem, no może, dobra, zrobimy sobie z tego browarek. Browarek i teraz tak, nie będziemy jakiegoś wykrywacza, browarek... odpoczął, powiedzmy, odpoczął po misji i jak się obudził, leżało przed nim i teraz właśnie dolar 1, dolar 2. Zapakował do plecaka, zawiązał sznurkiem i to sobie skasujemy, zawiązał sznurkiem, a pod płotem zobaczymy, pod płotem napotkał kolejne. No i zobaczymy, czy teraz dostaniemy dwukrotnie. Dolar 1, dolar 2. Ctrl C. Kolejne. Dolar 1, Ctrl V. Zobaczymy. To oczywiście wchodzi przypadkowo, ale no można, no zobaczymy, czy po prostu dostaniemy dwa prezenty po takim wpisaniu. Teraz tak, tutaj sobie zmieniłem tytuł, który się pojawia, tam to jest ta dodatkowa nagroda do Jadzi, dla Jadzi. Tutaj, moi drodzy, są na te misjach terroru, są dwie opcje, że po prostu dzięki temu, po perfekcyjnym rozwaleniu terroru Adwentu, będziemy mogli mieć dodatkowego człowieka. Przy czym tutaj zwróćcie uwagę, że jest terror M i terror F. I teraz tak, chciałem jeszcze dołożyć coś od siebie, no ale jak zacząłem, że to jest M i to jest F, to są prawdopodobnie zmienne, które są po prostu zapisane, więc chyba nie mam co nawet szukać i tutaj nie będę zmieniał, najwyżej po prostu zmodyfikuję tutaj to na jakieś takie bardziej takie pode mnie pasujące, tego plika sobie zapiszę, bo być może tam w najbliższym czasie się to coś z tego zrobi. I teraz tak, drugi, który tutaj bym ewentualnie zademonstrował, to jest właśnie to, co tutaj widzieliście już z tymi paczkami a la Diablo. Więc moi drodzy, takiego jednego adwenta logboxa już mam w tej oczywiście nowej misji. Spróbujmy tam zajrzeć. To, tak. No i teraz, moi drodzy, mam załadowaną misyjkę. Spróbujemy sobie zupełnie świeży początek. To nie tam. Świeży jest początek. I moi drodzy, na razie jestem w bazie, nic nie mam tutaj zrobionego. Zaczynają się pierwsze badania. Tak. Dobrze. Sprawdzamy sobie jakieś żółtodzioby, lecimy, prawda, jak zwykle. Tak. I za chwilę skończy mi się badanie. Dobrze. Broń modułowa, no i teraz wybierz nowe badania. No i teraz, moi drodzy, te badania są różne. I między innymi mam napisane, będę musiał jeszcze gdzieś tu znaleźć, to Decrypt Advent Logbox, przy czym już proszę zobaczyć, już w tym momencie pojawia się ten mój tekst o tej autodestrukcji. Te znalezione paczuszki wyglądają właśnie w ten sposób, przy czym to jest żółty kolor, potem jest jeszcze ten jeden kolor i na końcu jest ten fioletowy, chyba najbardziej zabezpieczony. Więc, moi drodzy, powiedzmy, że włączamy zbadaj. Badanie było dość szybkie. No i teraz, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że za jeden dzień dostanę pewien nieoczekiwany prezent. No i zobaczymy, co to będzie. No i właśnie, projekt badawczy został ukończony. Mogę takiego lockboxa właśnie podjąć decyzję, czy se zbuduję shotguna, czy jakiś granatnik, czy medium armor. Medium armor to pokażę z załadowanego save'a. No i zobaczymy, co to będzie, jak będzie build grenade launcher. Hits. No dobra, pokaż no się. No to dobra, więc słuchajcie. Tutaj wybieram sobie jakiś granatnik cyber.
I teraz tak, dzięki temu granatnikowi, to wiadomo, każdy granatnik tylko ma taką nazwę. I tutaj jest sidearm holster. Ha, kochani. I teraz zobaczcie, tutaj jest start your turn. To też właśnie trzeba było spolszczyć. Tu założenie czegoś takiego powoduje, że zamiast dwóch punktów akcji będziesz miał trzy, ale za to twoja mobilność zostanie zredukowana do sześciu. Dobra, wybierz tam nowe badania, Yes, Commander. ale zamiast je wybierać, wejdź mimo wszystko stąd, Working at the skoczymy sobie Advent do Clinic, zbrojowni, no i I saw a zobaczymy, medical zobacz breakthrough żołnierze. that would have been Już mam considered jednego nothing short of granatnika, więc mogę mu to miraculous at any time założyć before the alien wyposażenie. arrived. Zobaczcie, The dzięki Elder tym and modom, które infirm tutaj sobie Sylvie vitalized uruchomiłem, to ja with mogę simple równie dobrze treatment udoskonalać that they were often granatnik, brought to tears. prawda? It's a Mogę mu tam różne rzeczy wprowadzać. powerful thing the Mogę aliens tak had samo, moi developed. drodzy, Perhaps their most ulepszać insidious pancerz, creation of czego all. przedtem nie można było For my zrobić. part in it, No i oczywiście it mogę remains deeply ulepszać działko. conflicting. To trochę już rzeczy mam, które po pierwszej misji zdobyłem, bo dużo więcej dzięki tym lotom się zbiera. No i teraz tak, zamiast to ulepszać na wyposażenie, możemy sobie założyć zamiast działko. O, zaraz, gdzieś jest granatnik, tu jest granatnik. No i właśnie, możemy sobie założyć Cybera. Cyber tu ma właśnie ten, ale właśnie ma ten sidearm holster. Powiem wam szczerze, że jak grałem na tym poziomie żółtodzioba, tym zaawansowanym, gdzie mi się nie chciały po prostu otwierać badania otwierające te skrzynki, to ja znalazłem sobie taki, gdzieś wypadł mi ten sidearm holster. Jego założyć można było i na granatnik, można go było założyć na pancerz. Ja go kiedyś założyłem jednemu gościowi na pancerz, tylko tamten miał akurat redukową ruchliwość nie o 6, tylko o 4. I mimo wszystko taki gościu z taką ruchliwością naprawdę był galanty, że w tych trzech turach był w stanie dużo dalej dobiec niż nawet miał w tym, jak to się nazywa, w dwóch turach ze zwiększoną mobilnością. Teraz tak, moi drodzy, spróbujemy sobie teraz załadować grę jeszcze raz. To troszeczkę potrwa, ale nie jest aż tak długo. Więc słuchajcie, mam tutaj właśnie, to jest odblokowane loty, gdzie po prostu sobie sprawdzałem, czy to wejdzie, ale mam tu jakiś pewien pancerz. Za poprzednim razem wybrałem sobie pancerz. I wtedy to było akurat, wybierz sobie medium armor. Jeszcze raz myślę, że cofniemy tam gierkę do załadowania, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. I moi drodzy, w zbrojowni, chyba mojemu specjaliście założyłem już ten pancerz, gdzie specjalista jest, to jest Dallas, prawda? No i teraz, moi drodzy, na wyposażeniu nie ma już armora takiego typowego, jak tutaj bym miał tą pancerz kewlarowy, tylko po prostu ma pancerz typu strachu. No jakie ma ulepszenia tutaj widać w tym miejscu? Ma założone dwa ulepszenia, widać jeden i dwa. No jeden to jest hard points, zwiększa szansę krytycznego trafienia o 5%, co jest dość przydatne. No nie, i to drugie, flex wave, zwiększa mobilność o 1. Czyli moi drodzy, otwierając te puszki Pandory zbierane na misjach, można sobie co nieco po prostu jeżeli się ma czas na badania, i jeżeli to będą takie krótkie badania jednodniowe, to będzie można po prostu sobie takie różne ułatwienia do broni, do granatników, chyba do Gremlina też można robić, sobie to po prostu ładować, dzięki czemu będzie to przyjemniejsze. Tak myślę sobie, ponieważ akurat tego żółtodzioba tak z ciekawości zacząłem, to był jakiś pancerz, którego jeszcze raz odblokowane loty. Z ciekawości po prostu włączyłem, żeby zobaczyć, czy uda się włączyć odblokowanie tych pudełek. No i rzeczywiście ten mod będzie działał, chociaż nie jest to niestety napisane konkretnie, ale będzie działał, moi drodzy, w sytuacji takiej, kiedy uruchomimy nową kampanię. While we Dobra. prepare for new Dobra, operations and continue centrala our gada, że mi research, tutaj we can jeszcze pass raz time by załadowałem scanning to. at sites like this one. Dobra, w On międzyczasie your order, broń we'll modułowa start się our scans on przebadała, the surrounding tam area. i I've made a number of akceptuj i interesting jeszcze raz discoveries, Commander. I'd assume you'd make otwieram that puszkę research a Pandory. priority, Commander. Za jeden I'll dzień notify będę you as miał soon tam as na the pewno report jakieś is available. niespodzianki. Commander, one of our Dobrze, resistance technika, contacts lecę just tipped us później off to a site that sprawdzić. may be worth investigating. Dobrze, dobrze.
i hec. Commander, the Avengers remote scanning capabilities will help us search the area for clues. Dobrze, no i teraz tak, mogę sobie zbudować gremlina, kanona, o właśnie wtedy to działko chyba, to zbudowaliśmy kanona, Sworda też widziałem. Dobra, spróbuję sobie zbudować gremlina. Dobra, i co? Error. Gremlin CV has no brief summary. Aha, to moi drodzy, ten Advanced Trojan Protocol, to ja też w tej misji takich zaawansowanych żółtodziobów już dobrze, to też znalazłem i dołożyłem to Gremlinowi i dzięki temu po prostu on hakował 10 punktów więcej. To na początkowym etapie jest bardzo istotne, chociaż nie myślcie, że jeżeli jest specjalista na pierwszym poziomie, bo przecież poziomów do pułkownika jest trochę, to on tam nie ma jakieś, nie ma za dużych możliwości. Dobra, czyli można zrobić to zwiększenie tego protokołu hakowania jeszcze raz. Teraz wiecie co, zrobimy to trochę szybciej. Nie będziemy rozwalać broni modułowej, tylko od razu przerzucę się na badania, na odblokowanie tych pudełek. Hello, powiem wam, że zmienię badania, odblokuj, tak, zatrzymamy tą broń i powiem wam tak, sprawdziłem sobie u mnie, że na czarnym rynku można było te pudełka dokupić. Aha, medium, jakiś pistolet. Pistoletu jeszcze żeśmy nie budowali. I co? Tu widzę, że ma jakąś wtyczkę. Kaznodzieja. Prawdopodobnie tak sobie myślę, że jeżeli taki pistolet da w ogóle, to jeszcze za moment. Oprócz karabinów, tak, automat. Aha, czyli ma po prostu pistolet założony automat. 5% ten. Dobra, fajnie. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, nie teraz. Moi drodzy, po założeniu tego właśnie z Grimmim związanym tego modułu, no pojawia się naprawdę fajna rzecz, mocarna. Bo, moi drodzy, proszę zobaczyć, do tej pory powiedzmy z żołnierz, no i dajmy strzelca wyborowego. Strzelec wyborowy jest wyposażony, tak, w karabin, pistolet, oczywiście proszę zobaczyć, tutaj jest jeszcze rodzaj amunicji, można to już, jestem na samym początku, ale normalnie pistoletów nie można było upgrade'ować, ulepszać, tylko samą broń główną. Po założeniu tego, bardzo proszę, ulepszenie broni, co sobie życzymy, pistolecik, proszę bardzo, dostępne miejsce, no, tu, no proszę, tego się nie da wrzucić. No, aż mnie się trochę zdziwiłem. Widocznie nie każdy pistolet, bo ten jest podstawowy, ale można go po prostu... O, przyjacielu, czemu nie chcesz się ulepszyć? A może nie mamy już po prostu tych rzeczy? Dobra, mniejsza z tym, że w każdym bądź razie te ulepszenia po prostu działają, tylko być może nie działają na tej podstawowej broni. Broń musi być albo magnetyczna, albo po prostu plazmowa i wtedy da się założyć na nią te ulepszenia. Miejsce po prostu jest. Natomiast teraz tak, prawdopodobnie nie mam chyba żadnych wolnych ulepszeń, bo chyba wszystkim pozakładałem dział techniczny. Zobaczmy, produkcja przedmiotów. Troszeczkę to się długo ładuje. I moi drodzy, no załaduj się, zaraz się załaduje. Dobra, musi się niestety to załadować, proszę zobaczyć, no tych rzeczy tutaj za mało mamy kasiory, żeby cokolwiek zrobić. Tutaj na przykład nie możemy tych blasterów zrobić, bo nie mamy rdzeni zelerium, ale to wszystko jest od razu gotowe od samego początku, więc naprawdę dużo, dużo ułatwienia. To jest dzięki modowi Ultimate Workshop. Tu powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że tutaj ten Tech Tree, jeden z tych modów, no, miałem już go to odłączyć, ale tak... Moi drodzy, na samym początku, jeżeli jesteście po prostu, startujecie, to czasami dobrze jest taką po prostu takie drzewko badań sobie po prostu wyświetlić. No i teraz widzę, że do czego tutaj będziemy mieli po każdym tym, jakie określone rzeczy trzeba zrobić najpierw, później pewne są, proszę zobaczyć, parametry, które są parametrami pancerzy, broni, wszystko w kupie w jednym miejscu, więc chyba powiem wam szczerze, nie będę tutaj tego
tego odłączał, bo to na samym początku gry warto jest po prostu mieć. Dobra, to jeszcze raz, moi drodzy, spróbujmy sobie zobaczyć ciekawe, jak będzie wyglądał taki mod, znaczy taki zrobiony może na mieczu, bo pistolet to dołożył mu po prostu ten automat, ale on po prostu chyba dokłada różne rzeczy. Tam było napisane, że 444, czekaj, no ten dział techniczny. Czy dział techniczny, pokaż wyposażenie, to tu było tak, toggle encyklopedia, mam 7 z 444, automat, to jest jakiś, aha, to jest po angielsku pisane, że to jest po prostu ten celownik laserowy zwykły, hard points, aha, to nakładka, która jest w tym pancerzu, flex wave, zwiększa mobilność, to jest ten holster, superior, to jest coś chyba, to już kiedyś założyłem, to było na mieczu, ale nie byłem w stanie tego za bardzo zrozumieć. Dobra, jedziemy sobie, zrobimy badania. Zmienimy jeszcze raz badania, żeby tego za długo nie trwało. Zbadaj, akceptuj i skoczymy zobaczyć, co z tego wyjdzie. Tak, tutaj ten filmik sobie darujemy, bo to już jest 20 minut. Powinienem po jednym dniu badań mieć Gremlin Medium Armor. No ciekawy, zobaczymy, co będzie po Medium Armorze. Cowboy Energy Diffuser zwiększa damage taken, zmniejsza uszkodzenia powodowane przez broń plazmową o 20% i Advanced Tactical Sensor zwiększa defense o 10%. Aha, przeciwko, o 10% przeciwko wrogom, no właśnie nie wiem, poniżej 8 miejsc. Dobra, idziemy zobaczyć tego kowboja, sprawdzimy, jak to wygląda. I to, co zauważyłem, chyba niestety nie daje się, moi drodzy, zdjąć. Nie daje się zdjąć, no zauważmy tego Dallasa. Dallas jest wyposażony, moi drodzy, w pancerz kewlarowy. Ale możemy mu to zmienić. No i jest cowboy. No jak mu założymy tego cowboya, to będzie miał ten Energy Diffuser i Advanced Tactical Sensor. Fajnie. No i teraz spróbujmy to teraz, moi drodzy, ulepszenie broni. No ale niestety nie da się zdjąć tego, żeby założyć na inne. No co jest pewną wadą z mojego punktu widzenia. No ale dobra, możliwe, że po prostu... Chociaż wątpię, kochani, bo coś wam powiem. Tu na wyposażeniu mamy albo kowboja, albo pancerz kewlarowy. A więc po prostu, no, trzeba mieć tą świadomość, że chyba podczas tych upgrade'ów chyba to nie załapie. Głowy bym nie dał, że potem jeżeli karabin szturmowy zamienimy na magnetyczny, to jednocześnie to ulepszenie także się zrobi, na przykład, że z kewlarowego zrobimy później pancerz następnego poziomu, na przykład drapieżnik, i że ten akurat, ten cowboy to też stanie się tym drapieżnikiem z tymi swoimi dwoma cechami. No, wszystko jest warte do przejrzenia. Jeszcze może zanim skończymy z tym zupełnie, jeszcze mała próbka, ulepszenie broni. Ja bym chciał ulepszyć ten karabin szturmowy. Dziwna sprawa, bo chyba mam tu. Dziwne, moi drodzy, czemu nie mogę tego zrobić? Bo przedtem miałem tą możliwość, że mogłem ulepszać broń. Ach, bo nie mam przebadanej broni modułowej. Prosta sprawa. Muszę najpierw zbadać broń modułową, abym mógł włączać ulepszenia. Po jednym, po dwa, po trzy, w zależności od poziomu zaawansowania broni. No fajnie. Jeszcze jeden raz zaczytamy tą grę. I powiem wam szczerze, że chyba jeszcze raz się cofnę do zupełnie zerowego poziomu i zobaczę, jak to się będzie grało z tym, z awatarem wyłączonym, bo całkiem przyjemnie by było się wyekwipować tak na takim dość wysokim, fajnym poziomie. Zmień badania, tak, akceptuj, czyli po prostu wejść na żółto dzioba, na żółto dziobie tam są po prostu bezpiecznie, się można szybciej rozwijać.
I potem, jak już dojdziemy do takiego normalnego, po prostu sensownego poziomu, przełączyć się na przykład na poziom legendy, no i grać sobie na luzaka. Jolt Cannon, snajperka, grenady lunch, tego już było, snajperka. Co robi snajperka? O, dwa moduły ma. Zdobyliśmy wiele. Aha, czyli mamy zwiększony magazynek i mamy automat. No nie, no fajne, fajne. Więc słuchajcie, moi drodzy, to się zapowiada no dość nieźle, jeżeli tam jest rzeczywiście 444 różnej maści ulepszenia, to jest co zdobywać. Widziałem na przykład tutaj w tych opowiastkach bezpośrednio ze strony warsztatu, że na przykład, ale to już te z relikwiarza, które wchodzą, że tam po prostu na przykład się dostawało zbroję war, prawda, pancerz ciężki, przy czym nie miało się tych badań zrobionych, które w ogóle prowadzą do Wara, tu Wara można było dostać, więc to jest taki zastrzyk energii dość fajny, że się dobrze trafi. Dobra, wiecie co, to na razie chyba tyle i więcej nie będziemy tutaj chyba truli, zobaczymy, może jeszcze opowiem kiedyś coś na temat tego, kiedy nie będzie włączony awatar, a na razie to do zobaczenia.